Witam wszystkich ponownie na moim kanale. Oto jak zrobiłem chlebek wieloziarnisty i chlebek pomidorowy. Obejrzyjcie film. Przygotowałem sobie 15 g drożdży. To użyję na całą ilość mąki, której użyję do tego chlebka. Dzielę to na pół. Z 7 g robię sobie roszczynę, a 8 g zostawiam na jutro. Rozrobiłem te drożdże w wodzie, 500 ml wody i 500 g mąki pszennej typ 500. To zamieszam i roszczyna będzie mi fermentować przez 4 godziny, co w międzyczasie jeszcze będę naciągał rękoma, będę naciągał palcami gluten, tak aby jak najwięcej glutenu wydobyć w czasie fermentacji roszczynki. Roszczynka jest zamieszana. Teraz domieszam jeszcze około 3 minut rękoma i mam gotową. Naszykowałem miskę z ciepłą wodą około 25 stopni, tak żeby nie traciło temperatury w czasie fermentowania. Przykryję to i po 2 godzinach lekko ją przestosuję i zostawię nadal do rozrośnięcia. Tak wygląda po 2 godzinach. Wyciągam z wody, bo chcę wodę odświeżyć, żeby utrzymać tą samą temperaturę. Dłonie zmoczyłem w oleju i lekko przestosuję tą roszczynę i będzie sobie spokojnie dalej rosła. To dlaczego i po co robię roszczynę za każdym razem do chlebka, to wkleję link pod filmem, abyście zobaczyli, po co w ogóle istnieje roszczyna w chlebie. Teraz po przemieszaniu pozostawię roszczynkę z domu na 2 godziny, przykryję i w świeżej wodzie. Te 2 godziny minęły. Znowu przerobiłem tą roszczynkę, teraz zawijam folią spożywczą i wkładam do lodówki na 12 godzin. Tu mamy już, jak widać, następny dzień. Rozrabiam resztę drożdży, które mi pozostały w wodzie. 300 ml wody. Do misy przerzucę całą tą roszczynkę. Dojdzie mi do tego 500 g mąki pszennej typ 500. Woda z drożdżami 300 ml. I dodam 22 g soli kornej. Obecność soli w cieście aktywuje enzymy i ma lepszą wchłanialność wody. Ciasto jest mniej klejące, czyli bardziej ciasto elastyczne. Białko w cieście powoduje koagulację odwracalną, czyli ścianki białka, ścina białka w cieście, ale jego nie niszczy, tylko po prostu utwardza. No i teraz zaczynam mieszać to ciasto. Jakbyście chcieli zobaczyć film na temat soli, co powoduje sól w cieście, jak się zachowuje i jakie ma do tego walory, to zrobię po prostu filmik, jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie mi w komentarzach. Teraz będę ciasto wyrabiał. Wyrabiałem to ciasto około 12 minut, bo to robiłem ręcznie, nie używałem żadnego miksera. Wyrabiając ręcznie to ciasto, to można wyczuć w dłoniach, jak bardzo elastyczne ciasto jest, które zostało spowodowane przez długotrwałą fermentację i obecność soli w chlebie, w cieście. Teraz próbuję lekko naciągać. Połączyłem te dwie kulki. Wlewam sobie do miski troszkę oleju, wysmaruję dłonią miskę, tak żeby później, jak będę przewracał to ciasto, żeby mi się nie kleiło za bardzo do miski. Dlatego między innymi do ciasta nie dodawałem żadnego tłuszczu, bo ten tłuszcz zostanie teraz dostarczony do ciasta. I to kilka razy przewrócę, także ciasto wchłonie trochę oleju. Przykrywam i zostawiam to na pierwszy raz na godzinę czasu. W międzyczasie zalewam sobie ziarna gorącą wodą, nie wrzątkiem. Woda była gdzieś około 80 stopni. A miałem cztery ziarna. Słonecznik, sezam, siemię lniane i dynie. Pierwsza godzina minęła. Przewracam sobie ciasto, składając je na 4 razy.
Znowu przykryj i zostawiam na godzinę czasu. Godzina minęła, szykuję sobie w tej chwili dwie miski. Oblewam olejem, wysmaruję lekko i podzielę to ciasto na pół. Z tego względu, bo będę miał chlebek pomidorowy i chlebek ziarnisty. Czyli z tego ciasta robię dwa bochenki chleba, dwa różne. Przez ten czas, co ciasto mi rośnie, fermentuje, wyciągam sobie suszone pomidory ze słoika. To są suszone pomidory namaczane w oleju. Kroję na mniejsze kawałki, żeby nie były za duże, jak będę kroił chlebek, żeby mi po prostu nie wypadywały z kromek. Wrzucam do miski, przełożę to ciasto i dalej będzie sobie fermentowało i łączyć się z pomidorami. I w międzyczasie oczywiście ciasto przejdzie i smakiem i zapachem pomidorów. Warto jest wypróbować ten przepis, bo chlebek jest bardzo smaczny. Kolej na chlebek ziarnisty. Wsypuję ziarna namoczone. Z tego względu namoczyłem ziarna, bo jakbym wsypał suche ziarna, to za dużo wody z ciasta ziarna by pochłonęły. Ten chlebek byłby troszeczkę suchy. I w ten sposób będzie odpoczywać następną godzinę. Minęła godzina, szykuję sobie chlebki do rozrostu. Naszykowałem sobie miskę, bo nie mam okrągłego koszyczka, miskę. Wyłożyłem ściereczką, obsypałem mąką i przekładam ciasto, to będzie okrągły chlebek, do koszyczka. Posypię mąką, przykrywam ściereczką i będę czekał 70 minut. Tak wygląda po 70 minutach. Teraz jak przełożę na blaszkę, od razu idzie do piekarnika. Piekłem obydwa chlebki w temperaturze 230 stopni, 40 minut każdy. Czyli do zrobienia tego chlebka użyłem 1,5% drożdży do użytej mąki. Następny filmik, jaki zrobię, to będzie chlebek, ale zrobię 0,6% drożdży w stosunku do mąki i zrobię ten chlebek, to powinien być chlebek z tymi wielkimi dziurami i zrobię go w ciągu jednego dnia. I teraz to samo robię z chlebkiem pomidorowym. Mam taki długi koszyczek na chlebek krojony. Wykładam ściereczką, przekładam chlebek pomidorowy, to ciasto. Formuję go bardzo delikatnie w formę długiego chlebka. Idzie na ściereczkę. Pomidorki do środka. Obsypię mąką również i przykrywam ściereczką i będzie czekać za tym czas, co tamta chlebek się upiecze.
Czas przełożyć na blaszkę. Proszę bardzo, jakbym pięknie wyrósł, jaki jest duży chlebek. Teraz papier na górę, przykrywam blaszką i odwracam do góry dnem. Również ponacinam i do piekarnika prosto. Prowadzę ten kanał z tego względu, żeby zachęcić ludzi do eksperymentowania w domu i po prostu, że można samemu upiec w domu chlebek. A jeżeli ktoś ma jakiekolwiek kłopoty z tym, wystarczy do mnie po prostu napisać, ja nakieruję, jak powinno być. Chociaż w każdym rejonie świata wszyscy mają inne przepisy, inne fermentacje. Ja mam taką, jaką mam. Taką się nauczyłem już od ponad 40 lat, stosuję, jest dobrze. Chlebek jest smaczny. Tak wyglądają chlebki po upieczeniu. Zaraz zobaczymy, jak wygląda w przekroju. I na koniec, jeżeli film Tobie się podobał, proszę, lajkuj, komentuj, udostępniaj znajomym, subskrybuj ten kanał dla większego zasięgu. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia wkrótce. Popatrzmy, jak wygląda w środku.